10 ciekawostek o słynnych państwach mniejszych od Warszawy. Ranking opracowany na podstawie warszawa.sk.pl. Dla porównania powierzchnia Warszawy wynosi 517 km2. Andora, małe państwo w południowo-zachodniej Europie bez dostępu do morza. Leży w Pirenejach, graniczy od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią. Zgodnie z prawem Andory, podczas wojny w każdym domu musi być co najmniej jeden karabin. W sytuacji, gdy właściciel takiej broni nie posiada, policja ma obowiązek mu ją dostarczyć. Powierzchnia wynosi 468 km2. 9. Malediwy, archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone na Oceanie Indyjskim około 500 km na południowy zachód od południowego krańca Indii. 1/3 kraju leży poniżej poziomu oceanu. Tereny te zamieszkuje 60% ludności kraju. Powierzchnia wynosi 300 km2. 8. Seszele, państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim, około 1600 km od wybrzeży Afryki, położone na północny wschód od Madagaskaru. W 2013 roku na skutek wypadków drogowych życie straciło tylko 8 osób, z czego 60% śmiertelnych wypadków spowodowały osoby będące pod wpływem alkoholu. Seszele mają 452 km2. 7. Liechtenstein, małe górskie państwo w Europie Zachodniej leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią. W czasie II wojny światowej Liechtenstein, mimo że nie brał udziału w wojnie, doznał ogromnych strat i prawnie zniknął z mapy. Przetrwał dzięki bezinteresownej pomocy Szwajcarów, którzy dostarczyli ludności żywność, mimo iż sami niewiele jej mieli. Powierzchnia państwa wynosi 190 km2. 6. Barbados, państwo w Małych Antylach, zajmuje wyspę o tej samej nazwie. Barbados ma trzeci najstarszy parlament na świecie, trwający nieprzerwanie od ponad 358 lat i ma jedną z najbardziej gęstych sieci dróg na świecie. Do tego jest to jeden z 11 krajów na świecie, w których nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury. Powierzchnia Barbados to 430 km2. 5. Malta, wyspiarskie państwo, miasto położone w Europie Południowej na Morzu Śródziemnym, 81 km na południe od Włoch. Przy większości numerów domów znajdują się święte obrazki i wiele osób ma tatuaże postaci Jezusa, Maryi czy patronki wyspy świętej Heleny. W końcu Malta pojawia się również w Biblii, a posiada jedynie 360 km2. 4. Grenada, państwo wyspiarskie na wyspie Grenada i w części wysp archipelagu Grenadyn. Ulubiony alkohol na Grenadzie to spirytus, stanowi on 66% wszystkich spożywanych alkoholi. Grenada posiada 344 km2. 3. Monako, niewielkie miasto państwo położone w Europie Południowej nad Morzem Śródziemnym w obrębie Riwiery Francuskiej. Od 1870 roku jest to kraj wolny od podatków. Powierzchnia państwa to zaledwie 2 km2. 2. San Marino, państwo śródlądowe w Europie Południowej, stanowiące enklawę na obszarze Włoch. San Marino jest najstarszym suwerennym państwem i republiką na świecie. Oficjalna data jej założenia to 3 września 301 roku. Jego powierzchnia wynosi 61 km2. 1. Antigua i Barbuda, wyspiarskie państwo na Morzu Karaibskim w archipelagu Małych Antyli. W 2013 roku na skutek wypadków drogowych życie straciło tam 6 osób. Powierzchnia państwa wynosi 442 km2. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!